Szanowni Państwo, otwieram 40. sesję Rady Gminy Wola Krzysztofolska, na której to serdecznie witam wszystkich radnych. Witam pana wójta, witam pana zastępcę, witam również pana skarbnika, jak i naszą panią protokola, panią redaktor, panią, która nas tu fotografuje. Również witam wszystkich. Proponowany porządek dzisiejszego posiedzenia to punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. I w tym momencie stwierdza kworum, chociaż nie ma dwóch radnych, ale jest nas więcej. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy, w tym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofolska w zakresie poniesionych wydatków na oświatę w roku szkolnym 2012-2013. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2014. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny współużyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Wola Krzysztoforska. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Wola Krzysztoforska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 19/158/12 Rady Gminy Wola Krzysztofolska z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztofolska. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze skwerku w miejscowości Bogdanów. Punkt dziewiąty. Informacja o podmiotach, których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praw społecznie użytecznych. Opinia prezesa sądu w sprawach ilości wskazanych. Punkt dziesiąty. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Punkt 11. Interpelacje i zapytania. Punkt 12. Zakończenie obrad. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia? Wszyscy jednogłośnie dziękuję. Teraz jeszcze przegłosujmy protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. Proszę bardzo. Ale momencie, ja jeszcze chciałam powiedzieć, że tam zmiany są zapisane. Pan od żywu zgłosił takie zastrzeżenie, żeby dopisać. Nie przeczytać, ale to brzmi w tej chwili. Tak, w punkcie 12. To są niewielkie zmiany, ale panie sami. W punkcie 12. Bo było tylko, że radny Wiesław Odrzygu wnioskował o zamieszczenie w projekcie uchwały zapisu, że jest to nieruchomość niezabudowana. Ale prosił, żeby dopisać, radny Wiesław Odrzygu zapytał, czy nieruchomość ta jest zabudowana, czy nie. Pan wójt poinformował, że są to dwie działki niezabudowane i wtedy pan radny zgłosił wniosek. Czy radni jeszcze mają Przy sprawozdaniu pana wójta, pan radny Odrzygu zabrał głos w sprawie sprzątania przystanków, następny było złej jakości destruktu na drodze Krzyżanów Pieńki i następny punkt na pierwszej drodze w prawo od drogi Krzyżanów Pieńki przed rozłożeniem destruktu należałoby wytyczyć drogę chociaż na pewnym odcinku. Tak, zgadza się pan radny Odrzygu? Proszę bardzo, przegłosujmy porządek posiedzenia z wprowadzeniem tych zmian, poprawek. Kto jest za? Tak, protokołu. Kto jest za przyjęciem
protokołu z poprzedniego posiedzenia. Dziękuję bardzo. Serdecznie witam jeszcze pana sekretarza, który dotarł do nas w międzyczasie. Tak. I jeszcze tu mój zastępca chce słóweczko, także proszę bardzo. Ja bo trwając życie, może w pewnym składzie do końca nie dotrwamy, chciałbym bardzo serdecznie podziękować radnym, na czele z panią przewodniczącą, zarządowi gminy, pani Teresie, za udział w uroczystościach i zakupione wiązanki i msze w uroczystościach pogrzebowych mojego ojca w dniu 23 października. Serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach, dziękuję. Proszę bardzo, przechodzimy do punktu trzeciego, czyli sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy. Proszę bardzo, przewodniczący Komisji Zdrowia. Panie przewodniczący, panie wójcie, Komisja Zdrowia obradowała 6 listopada i była to komisja wyjazdowa. Byliśmy w szkole podstawowej w Paźniewicach, gdzie tam były kontrolowane dożywiania. Wszystko było ok. Byliśmy w ośrodku zdrowia w Paźniewicach. I tylko w ośrodku i na zewnątrz też odnośnie tam ładu, porządku, wszystko było tam ok, koszyk był ustawiany, wszystko ładnie. Następnie byliśmy w szkole w Woli Wszystkopolskiej, też obiady są, tak jak wszystko jest zapisane, jest zgodne. Później pojechaliśmy do Womolina. Najpierw wyszliśmy do ośrodka zdrowia. No i tam dwa różne światy. Ważny pisarz elegancko, porządeczek. W Gomolinie niestety jeden kosz stojący praktycznie można powiedzieć na środku. Śmieci poukładane w reklamówkach na tym śmietnisku murowanym, co był. Ale na zewnątrz? Na zewnątrz. Tamże w budynku? Nie, 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 nie. Na zewnątrz poukładane na tym śmietnisku. Jeden kosz stał tak troszeczkę od tego śmietniska, co jest miejsce, że można kosz wstawić. No i ogólnie no dwa różne światy, mogę tak powiedzieć. No, no i następnie byliśmy w szkole odnośnie dożywiania. Wszystko jest tam też na, no w porządku, można powiedzieć. Nikt nie miał żadnych uwag odnośnie dożywiania. Następnie po powrocie pani Toma Maliola przedstawiła nam jeszcze odnośnie śmieci, odnośnie kto powinien, jak instytucje, kto powinien mieć kosze, kto powinien zapewnić i tak dalej. To było tak. Jakieś pytania to może. Panie przewodniczący, opinię, że sala jadalna woli na stołówka jest w opłakanym stanie, że tam jest po prostu no, brak takiej, bym powiedziała, kobiecej ręki, o, że nie ma, że to stoliki są nierówne, krzeseleczka są nierówne, że w rogach tam się, no, że no, dochodzą mi takie słowa i chciałabym tutaj zapytać, czy... Jest, bo już wcześniej, jak byliśmy poprzednio, to były tam takie uwagi, że te po prostu te krzesła są brzydko porównanie ciężkie. No, i dzieci mają kłopoty z przesuwaniem, bo starszy człowiek ma problem z podniesieniem, trzeba po prostu odsuwać. Ale to, co byliśmy, no nie ma tam firanek, takich rzeczy nie ma na tej świetnicy. I po, jak my byliśmy, to już było po pierwszym posiłku, jakie tam mniejsze klasy jadły, no to tam były te okruchy, no bo wiadomo, że dzieci. No to następnym razem pojedziemy jeszcze przed, w ogóle przed posiłkami, zobaczymy, jak to się jest sprzątane. Że dawniej to było to super. No, no bo dawniej to były filaneczki, były stoliki przykryte, natomiast nie są przykryte. Było, no, miło wejść i zjeść ten posiłek. Brak takiej, no można powiedzieć, estetyki na zewnątrz. No, no, takiego słowa użyć. Jeszcze chciałabym zapytać jedno. Kiedy dzieci mają wolne przerwy, dostają swój program. Czy pan przewodniczący zwrócił uwagę, że ponoć ten program jest złej jakości? Znaczy się z tego, co my byliśmy wtedy, to po prostu dziecko chore, które nie było w szkole, dostaje suchy tak, no to było wszystko normalnie, no może to potwierdzić, no, może to wszystko potwierdzić pozostali, bo było wszystko normalne. No. Produkty kupowane najgorszej jakości, typu paszek, który tam jak... Znaczy no akurat wtedy nie, bo to wtedy są inne rzeczy, były i było wszystko. Wtedy też było na to. Ja już już przekazuję, w związku z tym, że w tej szkole teraz to jest tak, jak najbardziej popieram, rzeczywiście stołówka wygląda no, bardzo estetycznie. Nie wiem, gdzie takie stołówki są jeszcze w tej chwili. I chciałabym tylko, żeby komisja zwróciła uwagę na to, że jadłostwo, które jest podawane, to on się rzadko zgadza z tym, że się nie staje. No wtedy się... na przykład wczoraj były napisane nuggetsy, a wcale żadnych, przedwczoraj.
jakieś nugety, pytam, jak tam nugety smakowały, dzieci pytały, jakie nugety, nie było żadnych nugetów. Także są tam podpisane rzeczy, które one w ogóle no wtedy przeszliśmy, no może całkiem sobie, wszystko się zgadzało, no. I zgadzało się w terenie, i zgadzało się tutaj. Może te po co było jest Pazdziewica, gdzie się przecież zgadza wszystko. No bo czołówka między Gomolinem a Wolą to jest różnica, no Gomolin jest ładniej też estetycznie wygląda. Właśnie, tak jest po prostu. Jeszcze ja chciałem zapytać tu kolegę przewodniczącego. Kolego przewodniczący, i co dalej z tym ośrodkiem zdrowia w Gomolinie, jak zastaliżeście ten nowy porządek, nieporządek na terenie, oczywiście w tym powiedziane. I co dalej, jakie wnioski, bo po prostu, no bo ja tu tylko słowa swoje chcę wyrazić. Że ja tu ciągle się odzywam i do pani Dziubeckiej, tu z panem sekretarzem rozmawiałem na ostatniej komisji właśnie, że no to jestem nieład, no kto tam ma to posprzątać, no nie ma kto komu tego zlecić. Ja nie wiem, czy to wina jest kierownika, który wynajmuje, ale no prawdopodobnie z tego to mam odpowiedzi, że pan wójt ma ustalenia jakieś z panem kierownikiem, no z lekarzem, no i nie wiadomo, no. Panie wójcie, ja tu wtrącam pana, ja tu nie chcę, żebyś pan jeździł sprzątać, absolutnie przepraszam. Nie myślę o tym, ale no ktoś powinien sprzątać ten teren, a tam liście niezagrabione, te śmieci, jak kolega z komisją zastał jeszcze w ogóle wszystkiego, no. Cały teren jest po prostu zostawiony tak sam sobie, no, no jako na ośrodek zdrowia to bardzo źle to wygląda. No. Tyle chciałem mi właśnie mówić, jaki efekt dalej. No dalej pani Toma, kierowniczka tego działu Rady Gospodarki Komunalnej, ma wysłać pismo do tego pana, żeby zapewnił odpowiednią ilość koszy, no bo to jest jego gestii. No jak się nie mieścił w ten mały kosz, no bo tam jeden kosz mały na ośrodek zdrowia, no to troszeczkę to jest... No tam kosze, wolę to już koszamy, ale wiem, że jest sprzątaczka, która wewnątrz ośrodka zdrowia jest. Mamy najętą osobę. No żeby właśnie czy pan sekretarz, czy pan wójt zmobilizować tego pana, żeby na tym terenie po prostu, no nie wiem, czy ta pani, czy ktoś inny, żeby można zrobić tego porządku. Tam jest 10 minut codziennie w wójt. Oczywiście, ale trzeba chcieć. Ale trzeba chcieć, no nie na tym mówię. A jak się nie chce, no, to narasta. Czy tam przyjmuje za to pieniądze, robi kasę na tym. Zgadza się, no. A zgadza się, tylko trzeba chcieć. Dobrze. Ja uważam, że jeżeli chodzi nawet o te śmieci czy o te liście, no to jako kierownik pan Hibner powinien kogoś zobowiązać, wziąć ze swoich ludzi, niech ten bo on z tego korzysta. No bo czy to jest jego wizytówka? To jest jego wizytówka i pacjenci przychodzą i on z tego ma pieniądze. To jest takie moje zdanie. No tak, ale... ja tym, przepraszam, ciągle mówię, że no tu nasz zarząd powinien z tym panem co się dogadać. Zobowiązać, zmusić człowieka, będzie, niech coś zrobi, no bo tak cały rok będzie mówił się o tym, no to jest. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie Wójcie, czy pan chce w tym momencie? Ja króciutko tylko powiem, zgodnie z zapisami umowy osoba wynajmująca ten nasz budynek jest zobowiązana do odprowadzania odpadów, śmieci z budynku. Natomiast w tej chwili trwa korespondencja z panem doktorem i chcemy po prostu w ramach tej umowy, żeby również zobowiązywał się do sprzątania obejścia tego budynku. Już drugie pismo poszło, taki aneks przygotowaliśmy. Niestety na razie nie podpisał tego aneksu i będziemy po prostu trzeci raz grozić wypowiedzeniem umowy, bo we wszystkich umowach to wynika nawet z logiki obejście budynku, porządek wokół budynku należy do najemcy. Także ja też tak uważam, to jest taki umów, ale za trzecim razem będziemy po prostu uzależniać podpisanie tego aneksu od wypowiedzenia nawet umowy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przewodnicząca Komisji Oświaty. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu miała posiedzenie 22 listopada, na którym oprócz omówienia projektów uchwał na sesję mieliśmy spotkanie z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Kazimicach. Przybyły wszystkie panie nauczycielki, włącznie z panią obecną dyrektor. I może ja przeczytam, bo to tak ciężko będzie zrelacjonować. Pani Krawczyk jest dyrektorem tej placówki od września tego roku i od września napływają anonimnie skargi dotyczące osoby dyrektora i nauczycieli. Pani dyrektor udzieliła odpowiedzi na skargę, ale o podejściu na urlop zdrowotny osoba, która była wcześniej dyrektorem tej szkoły, złożyła następną obszerną skargę.
Pani Ciarczyk poinformowała, że kontaktowała się z radcą prawnym, policją w sprawie nękania i ciągłymi bezpodstawnymi donosami. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzała, to sprawę będzie musiała zgłosić do prokuratury. Pani dyrektor stwierdziła, że współpraca z nauczycielami, radą rodziców układa się bardzo dobrze. Informuje ich o wszystkich sprawach dotyczących szkoły. Program naprawczy szkoły wprowadzamy dopiero teraz, a nie jak stwierdził na sesji pan sekretarz, że pani dyrektor szkoły w Pacznicach bardzo ambitnie podeszła do kwestii programu naprawczego i przypłaciła utratą stanowiska dyrektora. Poza tym, że nie zgadzała się na zawyżanie ocen. Wypowiedzi takie są bardzo krzywdzące dla nauczycieli. Radny Mariusz Stasiak w imieniu przewodniczącego Rady Rodziców, który nie mógł wziąć udziału w dzisiejszym spotkaniu, to znaczy odbył to posiedzenie komisji, poinformował, że planu naprawczego w tej szkole nie było, teraz jest opracowywany i wdrażany. Współpraca z obecną panią dyrektor jest bardzo dobra. Jest coraz więcej działań na rzecz szkoły, akcje charytatywne, konkursy, starania na przykład o fundusze na budowę placu zabaw, reaktorzano chór, są starania o przywrócenie siedziby środowiskowej. Nauczyciele dodali, że oceny uczniów były wymieniane, ale na żądanie byłej pani dyrektor. Były do tego zmuszone. W pomieszczeniach było zimno, pęknięcie rury w czasie wrozów to też brak nadzoru ze strony byłej pani dyrektor. Pan Kaczor wcześniej dyrektor dał tę szkołę i uczniów. Nauczyciele stwierdzili, że są teraz w pokoju pracy. Radny Jerzy Krzesiński uważa, że sprawa nieporozumień konfliktów jeszcze potrwa, ponieważ na panią dyrektor i wie, że to szybko się tak nie zakończy. Pan sekretarz gminy poinformował, że na podstawie wnikliwej analizy przyczyną konfliktu była sprawa wdrożenia programu naprawczego wspólnie z nauczycielami i z tego, co powiedziała pani dyrektor, nauczyciele uważali, że dobrze uczą i że nie jest potrzebny program naprawczy. Dyskusja była bardzo różna, to są takie fragmenty wypowiedzi. Na zakończenie roku szkolnego pani dyrektor dokonała analizy nauczania i stwierdziła, że uczniowie z lepszymi ocenami na egzaminie końcowym uzyskali małą ilość punktów. Radny Jerzy Krzesiński uważa, że Urząd Gminy powinien zareagować na zachowanie pani Wojda, pani dyrektor i zakazać jej pisania skarg i donosów, a tym samym nękania obecnego dyrektora i nauczycieli. Pan sekretarz odpowiedział, że urząd nie może zakazać pisania skarg i na każdą skargę musi odpowiedzieć. Radni proponowali również o przeniesienie może byłej pani dyrektor do innej szkoły. Pan sekretarz wyjaśnił, że jest to trudna sprawa i musi być wyrażona zgoda i podobnie. Na zakończenie dyskusji członkowie komisji wnioskowali, aby pan wójt podjął jakieś działania powodujące zażegnanie konfliktu pomiędzy byłą panią dyrektor szkoły a gronem pedagogicznym i radą rodziców ze względu na dobro szkoły, a co za tym idzie dobre dzieci. To było tak na temat tego spotkania. No było ono burzliwe, dużo rzeczy było poruszanych, może to nie wszystko jest ujęte, no ale to po prostu były takie najważniejsze zdania, które tam padły. Następnie komisja omawiała projekty uchwał na następną sesję Rady Gminy i tak pan sekretarz zapoznał nas z uchwałą w sprawie programu wspierania gospodarki Polska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. No i po omówieniu tutaj radny Wiesław Otrzybuł wnioskował, aby w programie będącym załącznikiem do uchwały w rozdziale 9 wysokość środków planowanych na realizację programu zamiast zapisu prognozuje się, że w 2014 roku będzie to kwota około 140 tysięcy złotych, było zdanie, będzie to kwota określona w budżecie gminy. Przystąpiono do głosowania i wszyscy przyjęli ten wniosek radni w 6 jednogłośnie. Następnie omówiliśmy sprawy różne w Radzie Gminy i tutaj ja poruszyłam sprawę pomnika, czyli tak dokładnie tablicy upamiętniającej poległych w czasie II wojny światowej, która ostatnio zginęła z tego skwerku. Pan sekretarz poinformował, że we wrześniu tablica była wyremontowana i ostatnio została skradziona. Zgłoszono to na policję i do starostwa. Pomnik był wyremontowany, tablica była. Radny Grzegorz Konecki wnioskował o ustawienie barier zabezpieczających przyrowie od kościoła w Komuninie w kierunku Majkowa.
dużego, ponieważ nowo wykopane rowy są bardzo głębokie. Radny Błażej Strzelski pytał, kiedy będą kontynuowane prace w zakresie rewitalizacji osiedla Wolik Sztokowskiej. Pan Przewodniczący powiedział, że to są duże koszty, fundusze na razie brak i w tej chwili w 2014 roku nie będą. I jeszcze radny Błażej Strzelczy stwierdził, że miejscowość Wola Sztokowska jest bardzo zaśmiecona i wnioskował o podjęcie działań w tym zakresie. No, ja poinformowałam o dzikim wyzwisku śmieci tutaj przy ulicy Szkolnej. Ta sklep będzie Gronka. Dzisiaj zostało to uporządkowane. Niemniej jednak nie do końca tam jeszcze zostały butelki. Na tym zakończono posiedzenie komisji oświaty budowlanej. Czy są jakieś pytania? Czy ktoś coś chce się ustosunkować? Dziękuję bardzo. Ja bym tylko chciał to słówko dołożyć, jeśli to było wspomniane zbieranie śmieci. No może nie w tym momencie. To jest oświata. To jest oświata. Ale to przy śmieciach dobrze. Na końcowej fazie. Jak nie zapomnę. Proszę pan radny. Ja się pytanie, że pan wójt na temat tej szkoły kosznicza, czy może coś powiedział, tam, jakie będą strony, nie wiem, pana wójta, urzędu gminy, jakieś kroki podjęte w celu no, załatwienia, unormowania tej sprawy, no, w tej szkole właśnie widzę, jak na nauczyciele na mogli uczyć w ogóle. Proszę państwa, jeżeli domagacie się ode mnie komentarza odnośnie tej sprawy, to ja mogę tylko z wielkim zażenowaniem podejść do tej sprawy, bo tak jak wykazały różnego rodzaju procedury związane z wyjaśnieniem skarg, zostały stwierdzone drobne nieprawidłowości, może w pewnych sytuacjach nie aż tak drobne, zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej stronie. Nie może być takiej sytuacji, żebyśmy z góry wyrokowali, że ta strona jest winna, ta strona jest winna. Również nie można się zgodzić ze stwierdzeniem wprowadzenia zakazu pisania komuś tam. Proszę państwa, to nie te czasy, każdemu wolno pisać, wolno się nie zgadzać i niestety ta niewdzięczna rola urzędu czy innych instytucji, bo jak państwo wiecie, tym tematem zajmowało się i kuratorium, i rzecznik praw obywatelskich, mają święty obowiązek każdą skargę zbadać dogłębnie i jak powiedziałem, nie ma takich instrumentów prawnych, żebym ja tutaj poprosił kogoś i powiedział, że masz zakaz pisania obrony swoich praw. Wina jest, proszę państwa, po dwóch stronach i teraz wszystkie strony powinny zmierzać do tego, żeby ten konflikt zażegnać. My robimy wszystko, to jest dla nas dodatkowe obciążenie, bo jesteśmy zarzucani skargami i z jednej strony, i z drugiej strony, skargi również ze strony rodziców. No ktoś, nie wiem, zainicjował na początku te niepotrzebne spory, bo niektóre po prostu zarzuty są śmieszne i żenujące. Także ja w tym momencie tutaj publicznie apeluję do całego środowiska Szkoły Podstawowej w Parzniewicach o przede wszystkim patrzenie na swoje postępowanie i na pewno to jest jedyna droga do zażegnania konfliktu. Ja powiem jeszcze, powtórzę jeszcze raz. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy, to nie te czasy, proszę państwa, to jest demokracja, każdy ma prawo bronić swoich praw i każdy ma prawo pisać. I to, co już dzisiaj powiedziałem, każdy urząd ma obowiązek każdą skargę sprawdzić, zweryfikować, wyciągnąć wnioski. No niestety, to niepotrzebne jakieś tam szukanie wzajemnych zarzutów kończy się już w organach ścigania. I teraz my nie jesteśmy władni tutaj do rozpatrzenia. Prokuratura, policja, z tego co wiem, prowadzi postępowania, musi to zakończyć. Ja tylko jeszcze może jedno słowo. Także ja nie jestem tutaj do tego, żeby w tym momencie państwu powiedzieć, że jest winna ta osoba, czy ta osoba. Każda skarga jest rozpatrywana wnikliwie. Jeżeli stwierdzamy jakieś nieprawidłowości po jednej stronie, to oczywiście konsekwencje są wyciągane w ramach obowiązujących przepisów.
jak najbardziej zgadzam się z panem wójtem i tak chciałabym tylko zwrócić uwagę, że bardzo proszę o ważenie słów, bo te słowa, które pan wójt tutaj mówi, jednak idą dalej DPEK i wypowiedź z ostatniej sesji jednak była jednostronna, jakby oskarżająca nauczycieli, a wybielająca panią dyrektor. I dlatego panie poczuły się pokrzywdzone. Jak pan sam mówi, do końca pan nie wie, jak jest, strony się nawzajem oskarżają, więc bardzo proszę o wyważenie swojej wypowiedzi. Przede wszystkim, proszę państwa, dopowiem jeszcze jedną rzecz. To nie jest temat, który powinien być przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji czy rady. Używanie tutaj nazwisk osób fizycznych, proszę państwa, jest wielce niezasadne. Oczywiście możemy używać nazwisk osób publicznych. To już ta sprawa się trochę ciągnie i mnie to bulwersuje to, że po prostu na tym wszystkim ucierpią dzieci. Konflikt między panią byłą dyrektor i nauczycielami moim zdaniem źle wpłynie na poziom nauczania w tej szkole. Bo jeżeli są takie sprawy i dochodzi do tego, że zajmuje się tym już prokuratora czy policja, no to jak te dzieci będą patrzeć na tych swoich nauczycieli, którzy mają im dawać przykład i po prostu no, czegoś ich w życiu nauczyć. Dla mnie to jest koszmarnie, to powinno się jak najszybciej, jak najmniej o tym mówić, a najszybciej skończyć z tym. Bo jeżeli to będziemy ciągnąć jeszcze rok czy jest, to naprawdę źle to wpłynie moim zdaniem na tych dzieci i szkole. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę. Że jeżeli jakkolwiek to się skończy, także uważam, że później ten komfort pracy będzie tak słaby, także myślę, że chociaż podjąć próbę jakieś, żeby może rozłączyć to, czyli albo żeby ta pani dyrektor może jakoś podjąć próbę, żeby przynosić się gdzieś porozmawiać z nią, żeby. No to mimo wszystko, jak to się skończy, paspo jest jedna czyta. Ktoś tam udzieli, będzie to iskrzyło. Po prostu tak, próbować pogodzić sprawę. Taka próba, że może ta pani gdzieś indziej będzie uczyć. No chociaż od tego znaczy, bo ja nie wyobrażam sobie później nawet. Tak jest. Do tego środowiska. Proszę państwa, jeszcze raz powtarzam, nie wyrokujmy. Ja w tym temacie rozmawiałem z dyrektorem, z kierownikiem placówki oświatowej. Dałem pewne wskazówki, bo tu przede wszystkim jest rola po stronie dyrektora placówki. Bo to są pracownicy podporządkowani i trzeba obiektywnie stanąć do problemu i tylko w ten sposób. Nie można wyrokować dzieci, że jest wina po tej stronie czy po tej stronie. Kończymy temat. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przewodnicząca komisji rewizji. Jeszcze. Przepraszam. Komisja budżetowa Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła swoje posiedzenie 25 listopada, na którym były omówione projekty uchwał na dzisiejszą Radę. I tak pan skarbnik przedstawił i omówił projekty w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013 i po dyskusji wydano 7 głosów pozytywnych za obniżenie ceny skupu żyta dla celu wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Wolacz-Topolska i na zakończenie dyskusji jednogłośnie wydano opinię dotyczącą pozytywną, że zostaje bez zmian na 2014 rok. Następnie pan sekretarz przedstawił i omówił projekt uchwały programu współpracy gminy Wolacz-Topolska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność publiczną na rok 2014. I tutaj też ten wniosek Komisji Oświaty był od razu omówiony w zakresie wyrzucenia jakby z tej uchwały kwoty 140 tysięcy złotych i też radni Komisji Budżetowej byli za. Tutaj jeszcze pan radny Michał Zaborczyk pytał, czy można młodzież z wujem założyć sobie takie stowarzyszenie gry z tenisa stołowego i tu pan sekretarz poinformował, że powinni sobie tu też do prezesa stowarzyszenia wnioskować o opisanie tego całego regulaminu i po prostu napisać, rozpisać, przystąpić do czytania. Po dyskusji radni przystąpili do głosowania. Za przedstawienie projektu uchwały głosowało 4 członków komisji, 3 osoby wstrzymały się. Następnie omówiono zmianę uchwały nr 19/158/12 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studiów uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego w gminie Wola Krzysztofowska. I tu też po dyskusji pan radny Ryszard Olejnik pytał o działkę w Mąkolicach, czy będzie tam nowa kopalnia żwiru. Pan sekretarz poinformował, że musi być udokumentowana. Następnie przystąpiono do głosowania i 4 członków komisji było za, 3 osoby się wstrzymały. Następnie omówiliśmy regulamin skweru w miejscowości Bogdanów. Tu też była dość burzliwa dyskusja. Dotyczyła tu pan Ryszard, radny Ryszard Olejnik wnioskował o wykreślenie w załączniku słowa zdrowotne. No, po dyskusji 4 głosy, 4 radnych było za, 3 osoby się wstrzymały. No tak, nawet padł wniosek, żeby nazwać miejscowość Bogdanów, Bogdanów Strój. I następnie przystąpiono do spraw różnych. I tutaj radny Andrzej Posta przedstawił podanie rodziców z Obrzężowa dotyczące ustawienia wiaty kształtowej na środku miejscowości Obrzężów. Chodzi o wiatę dla dzieci podróżujących. Pani radna Maria Głowacka prosiła też o ustawienie takiej wiaty we wsi Mąkolice Czartek. Radni wniosek drzew, tutaj dnia o obcięcie drzewa tutaj na rogu ulicy Wesołej Kościuszki. Pan radny Andrzej Fosa poinformował, że przy drodze w Kreżnej przy wjeździe z osiedla brak jest znaku ustąp, chodzi o Kreżną. Wjazd z osiedla a do głównej drogi. Brak jest znaku ustąp, żeby pierwszeństwa przejazdu. Wyjazd jest niebezpieczny, również ze względu na rosnące tam krzaki. Radni wnioskowali też o ustawienie znaków drogowych na słupkach betonowych, a nie na rurkach stalowych, które są wiecznie kradzione. Radny Michał Gaworczyk poinformował, że na przystankach autobusowych jest dużo śmieci. Wnioskował o częstsze odróżnianie koszów ustawionych przy tych wiatach. Pan sekretarz poinformował, że kosze są odróżniane raz w miesiącu, a w czasie lata śmieci sprzątane są co 2 tygodnie. I tutaj znowu o tych śmieciach, to ja już są uprzątnięte, chodzi mi tu za skrzydłem biedronka. Radni informowali również o wyrzucaniu śmieci do rogów, i lasów. Mówili o zaniedbanych, zaświęconych prywatnych posesjach. I tutaj radny Paweł Gaworczyk wnioskował o opracowanie regulaminu korzystania z przystanków autobusowych i umieszczenie takich informacji na wiatach. Chodziło o zakaz wywieszania reklam na przystankach. Tak samo o posesji już dwójnych, pan radny Michał Gaworczyk, która jest zaniedbana i też o jakieś informacje z gminy o uprzątnięcie tego terenu. Tak samo radny Józef Dzik. Także generalnie najwięcej, żeśmy poruszali spraw sieciowych dokładnie. Następnie pani przewodnicząca poinformowała nas o piśmie, które wpłynęło od mieszkańców z Mąkolic o zainstalowanie oświetlenia ulicznego, żeby można było tam zrobić. I ja jeszcze na koniec zapoznałam radnych, bo tylko jeden wniosek wpłynął do budżetu od pani radnej Barbary Dolchanskiej. Więcej wniosków jak na razie nie było, więc nie wiem, czy radni nie chcą zmian w budżecie, czy po prostu przyjmiemy taki projekt, jaki jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przewodnicząca komisji. To może ja jeszcze, jak już jestem przy głosie, przepraszam. Chciałabym może z tego miejsca w tej chwili złożyć rezygnację z pracy w komisji budżetowej. Prosiłabym tak naprawdę o niekomentowanie, nie. Po prostu chcę złożyć rezygnację. O uszanowanie. Dziękuję bardzo za taką decyzję. Nie tak dawno wykonaliśmy zmiany i teraz trudno. Musimy to uszanować. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, panowie radni, szanowni państwo. Komisja rewizyjna miała 2 posiedzenia. Jedno było 22 października 2013 roku i tematem kontroli były wydatki na oświatę w roku szkolnym 2012 i 2013, a także mieliśmy drugie posiedzenie 14 listopada
2013 roku i tutaj komisja rewizyjna zajmowała się zasadami naliczania podatków i opłat oraz zasad umarzania, udzielania umarzeń za drugie półrocze 2012 i pierwsze półrocze 2013 roku. Ja dzisiaj tylko mam protokół z tego pierwszego posiedzenia, gdyż po prostu drugi jest tak pisany. Może teraz ja tutaj do tego protokołu numer 37 z 23 października wkradł się drobny błąd. Takie było zestawienie budżetów i na przykład budżet szkoły podstawowej Budny plan było do 31 sierpnia, to trzeba tam plan 2013 rok. Taki drobna po prostu pomyłka. I ja może powiem, że komisja szczegółowo zbadała wydatki poniesione w szkole podstawowej w Gomulinie i w gimnazjum w Gomulinie, dział 4020, 4240, 4260 i 4300. I tutaj szczegółowo żeśmy przeanalizowali wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia. W szkole podstawowej w Gomulinie wydano 112 381 zł 32 grosze i na taką kwotę składa się zakup oleju opałowego 103 tysiące, środków czystości 2300, materiałów biurowych 1100, kserokopiarki 3400, drukarki 309 zł, domofonu 1000 zł, materiałów do napraw i paliwa do kosiarki. Także były zakupione pomocy dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne, książki za kwotę 6197 zł 42 grosze, zakup energii za 1389 zł, zakup usług pozostałych, tutaj się składa kwota monitoringu, opłat RTV, wyróżnienie czystości, jest to kwota 17697 zł i 47 groszy. Także jeszcze tutaj sprzęt biurowy, programy komputerowe, drobne usługi pocztowe, dowóz na zawody sportowe. To są także kwoty, które szkoła podstawowa w Gomulinie wydała w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 sierpnia 2013 roku. Także gimnazjum w Gomulinie, żeśmy szczegółowo tutaj przeanalizowali wszystkie faktury zakupowe dotyczące wyposażenia na kwotę, która została tam wydatkowana 82 621 zł 78 groszy w stosunku do planowanej 170 001 zł 87 groszy. I na tą kwotę składa się tutaj największa, to jest zakup oleju opałowego, artykułów biurowych, materiałów do napraw, wyposażenia. Ja może tak nie będę czytać szczegółowo wszystkiego, tylko tutaj komisja rewizyjna zwróciła uwagę, że dlaczego są faktury na zakup oleju na gimnazjum i na szkołę podstawową w Gomulinie, skoro tylko kotłownia jest zlokalizowana przy szkole podstawowej. Więc tutaj mamy wyjaśnienie pani Robak, że po prostu tak jak gdyby fakturowanie oleju opałowego na gimnazjum w Gomulinie było niezasadne, skoro nie ma kotła, więc gdzie ta faktura jest, a gdzie jest olej wlany? No jak to tak może być? No to są dwa różne podmioty. Więc tutaj wyjaśnienie i te koszty jak gdyby no, rozliczane są nieadekwatnie do pomieszczeń. I tutaj pani Robakowa złożyła nam informację, że od nowego roku będzie to rozliczane, może ja to przeczytam, będzie rozliczane z powierzchni. To w którym miejscu jest? Tam przy kolumnie. Masz taki sklep. Będzie podpisał. Przewodniczący, tam przy końcu tych... Za tymi zestawieniami? Ale to też jest w protokole zapisane. Protokole zapisane? Tak. Wszyscy mamy. Koszty zakupu oleju opałowego rozliczane są poprzez wystawianie faktur raz na szkołę podstawową, a raz na gimnazjum. Kotłownia olejowa zlokalizowana jest w budynku szkoły podstawowej. I tutaj też znajdują się zbiorniki na olej. W okresie 24 maja 2012 do 31 maja 2013 zakupiono łącznie 64 912 litrów oleju. Wystawienie stanowi załącznik numer 17 i kopia faktury wystawiona na szkołę podstawową. Załącznik numer 18 i także kopia faktury wystawiona na gimnazjum załącznik 19. Komisja rewizyjna zwróciła uwagę na fakturowanie zakupionego oleju opałowego na gimnazjum w Gomulinie, pomimo że gimnazjum nie posiada własnej kotłowni na olej opałowy.
pani Jadwiga Robak, kierownik Dyrektoratu Finansów Budżetu Urzędu Gminy, w związku z pytaniami i wnioskiem członków komisji, złożyła wyjaśnienie na piśmie dotyczące kosztów zużycia energii elektrycznej używania w szkole podstawowej i w gimnazjum w Gomulinie, załącznik nr 20, z którego wynika, że od nowego roku budżetowego jednostki te będą obciążone kosztami według powierzchni użytkowej. Tak, żeby to było no, czytelne, logiczne i żeby te koszty się rozkładały równomiernie. Także żeśmy tutaj zwrócili uwagę na ilość, porównaliśmy rachunki za ilość zużytej wody i ilość ściegów i tutaj były bardzo duże rozbieżności. I tak, także pani tutaj, pani Wanda Podlewska, inspektor referacie budownictwa Urzędu Gminy, przekazała wyjaśnienie na piśmie dotyczące nieszczelnego szamba zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Gomulinie, to załącznik nr 22, i stwierdziła problem nieszczelności szamba i kanalizacji sanitarnej w placówce oświatowej w Gomulinie. Istnieje praktycznie od oddania obiektu do użytkowania. Wykonywane były kamerowanie, okazało się, że zbiorniki są szczelne. I tutaj należałoby znaleźć źródło przecieków na odcinku sieci kanalizacji od budynku do przepompowni. Wykonać sprawdzenia szczelności przepompowni w trakcie kamerowania przepompowni po jej przepłukaniu. Okazało się, że dno i boki są zniekształcone. Listwa, na której są zamocowane pompy, również jest skrzywdzona. Obecnie generalny wykonawca przygotowuje się do wyłonienia firmy, która w ramach gwarancji dokona uszczelnienia lub wymiany przepompowni. I na tym w zasadzie, i także jeszcze żeśmy tutaj zwrócili uwagę, że są różne opłaty za korzystanie z łączy internetowych i dostaliśmy wyjaśnienie, że na przykład Szkoła Podstawowa w Paszniewicach 2 PUS płaci miesięcznie 90 zł. Szkoła Podstawowa w Bujnach korzysta z łączy klickiej telefonii i jest to abonament 45,37 zł. Pozostałe szkoły TPSA korzystają i jest to abonament 29,24 zł. Przedszkole korzysta z łącza gminnego. I tutaj po prostu dostaliśmy wyjaśnienie, że są to różne kwoty abonamentów miesięcznych i one wynikają z tego, że nie wszystkie miejscowości, w których zlokalizowane są szkoły, posiadają łącza z TPSA. I na tym żeśmy zakończyli obrady komisji i wnioski pokontrolne. Komisja rewizyjna po zapoznaniu się z wydatkami poniesionymi na oświatę stwierdza, że realizowane są zgodnie z prawem w budżecie gminy na rok 2012 i pierwszy półrocze 2013 roku. Dziękuję bardzo. Tak, czy są jakieś pytania? Proszę, może ja przeczytam uchwałę. Uchwała numer 40 Rady Gminy Wola Krzysztofowska z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Urzędu Gminy Wola Krzysztofowska. Na podstawie artykułu 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 66 ust. 3 statutu Gminy Wola Krzysztofowska, Rada Gminy Wola Krzysztofowska uchwala się następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z przeprowadzonej w dniu 23 października 2013 roku kontroli w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofowska w zakresie poniesionych wydatków na oświatę w roku szkolnym 2012-2013 przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Wszyscy jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Ja nie wiem, czy Pani Przewodnicząca, ja może bym zwróciła uwagę, że podczas kontroli tych podatków doszło do dyskusji na temat poboru za wodę za trzeci kwartał. No proszę, czy to teraz, czy to później? Może później, w sprawach różnych. Dobrze. Proszę bardzo, przechodzimy do punktu następnego, czyli czwartego, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na rok 2013. Proszę bardzo, pan skarbnik. Proszę państwa, jest to kolejna jakby kosmetyka budżetu, dostosowanie do aktualnych potrzeb. I tak w uzasadnieniu mamy zwiększenia w planie dochodów dotyczą wpływu z pozostałych odsetek od lokat terminowych, tutaj żeby pokryć te potrzeby, to zwiększyliśmy plan, to mamy w załączniku numer 1, plan odsetek, dochodów z odsetek był 125 tysięcy, powiększamy o 36 500 do kwoty 161 500. Na dzisiaj
praktycznie jest to wykonane. Aktualnie mamy 1,5 miliona na lokacie w PKO SA i 2 miliony na lokacie w BNG Bank Śląski. Także te odsetki wpływają. 36 500 zł z tytułu odsetek od lokat zwiększamy w budżet. Dalej mamy, proszę Państwa, wpływu z różnych dochodów odszkodowane z tytułu szkody. Tutaj ubezpieczyciel zwrócił nam za szkodę w Szkole Podstawowej w Woli Chrześciopolskiej, szczególnie chodzi o klasę 0. Tam była awaria rury, zalało podłogę, parkiet, który wstał i dzisiaj jakby musimy go wymienić, co będzie w dalszej części. Z tego tytułu dostaliśmy 8963 zł odszkodowania. I również wpływów z różnych opłat 10 tysięcy, to są pieniążki, które wpłynęły z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, więc jakieś tam wycinki drzew. Plan mieliśmy 50 tysięcy, natomiast na dzisiaj wykonanie jest ponad 100 tysięcy i w związku z tym, że potrzeba nam tylko 10 tysięcy, to po prostu o taką kwotę zwiększymy budżet wydatków na ochronę środowiska z 50 do 60 tysięcy wpływów. Choć tak jak mówię, jest tych wpływów w tym roku 100 146,59 zł. Dalej mamy, proszę Państwa, zwiększenia w planie wydatków bieżących dotyczą stypendiów dla uczniów. Tutaj Państwo daje na uczniów rodzin biednych, jest kryterium dochodowe ustalone. Są trzy takie jakby przedziały i maksymalnie to jest 456 zł na osobę netto można otrzymać. I teraz przy dochodzie w rodzinie 340 zł na osobę, to jest ta kwota maksymalna, 456 zł. Jeśli ktoś ma 424, to 319 na ucznia i 504 na osobę w rodzinie, to to stypendium będzie 159 zł. Tutaj mówimy, to 456 czy 420, 319 czy 159 to będzie na kwartał. I teraz Państwo dało to około 44 tysiące pieniążków, z tym, że to jest 80%. Żeby gmina mogła z tego skorzystać, musi dołożyć 20% do tej subwencji czy dotacji danej przez Państwo. Stąd 10-300 musimy dołożyć, żeby tę subwencję, znaczy tą dotację wypłacić. I to dotyczy około 245 osób w naszej gminie, to stypendium takie socjalne. A więc Państwo dało część pieniędzy, my 20% dokładamy, ustalone z kryterium dochodowe na dziecko i od tej kwoty tego dochodu na osobę uzależniona jest wysokość tego stypendium. Dalej mamy, proszę Państwa, zakup usług remontowych zespół szkolno-gimnazjalny w Woli, właśnie to 11 163 zł na naprawę tej podłogi, choć już dzisiaj wiemy, że to będzie kwota lekko ponad 7 tysięcy, bo już jest umowa podpisana, więc po prostu zwyczajnie zostaną pieniążki na tym paragrafie. Bo zapytanie było zrobione, pierwotne oszacowanie było właśnie na tą kwotę, natomiast no, zostało to poddane jakby takiej procedurze uproszczonej, przetargowej. To znaczy, że pieniądze z ubezpieczenia wystarczą na prawę, tak? Tak, jeszcze tak, jeszcze zostało. To po prostu taką wysoką kwotę musimy wprowadzić, kiedy możemy wprowadzić te powiedzmy 7-8 tysięcy, a nie zgłaszamy to na nic. Przedwczoraj. No ale dzisiaj możemy to zmienić, Państwo, proszę. To znaczy, no nic z tymi pieniążkami nie zrobimy. No. Oczywiście wtedy ja muszę to wszystko, co tutaj napisałem, wrócić do góry nogami, natomiast pożytek z tego będzie żaden. No to jeszcze w trakcie roboty mogą być jakieś dodatkowe sprawy i gminy. Jak tam oferty na 17 tysięcy też.
14 z tego. Także, po prostu zostawmy to, to się nic nie stanie, jeśli nie wydamy tych pieniążków, no to one pozostaną w budżecie i wejdą do nadwyżki, którą, którą zużyjemy w przyszłym roku. Na razie umowa jest podpisana. Jesteśmy przed realizacją. 7 ile? 7 ile? Nie wiem, to na zaznaczenie. Na tym polsku na przerwie możemy sprawdzić. Sprawozdanie. Dalej mamy, proszę Państwa, zakup usług pozostałych, to jest właśnie do 10 tysięcy. 50% praktycznie więcej. Czyli maksymalna ilość kwoty, która może być później nazwane roboty dodatkowe. Okazuje się, że ustalamy, że remontujemy tą salę, która została zalana, a w międzyczasie zrobiono jeszcze 7 powierzchni. Ale nie rozumiem Pana. Skąd w ogóle przyszło Panu to do głowy, że coś takiego... Nie, no bo na przykład 7 tysięcy, 50% może być robót dodatkowych do tej kwoty dołożonej. 7 razy 5 to 35. No, czyli mamy już dokładnie do tego 3,5 tysiąca, czyli ta kwota 11,163 to jest jeszcze z tymi robotami wyliczone. 4 tysiące jeszcze jest więcej niż żeśmy w tej chwili ustalili. Ale zostawmy, może nie wyprzedzajmy faktury, zostawmy. Ten projekt uchwały otrzymaliście tydzień temu, w międzyczasie był ten przetarg. I się okazało, że ta kwota jest mniejsza. To, co powiedział Pan Sekretarz, który uczestniczy w komisji przetargowej, były nawet po 17 tysięcy, więc to jest takie... I mamy również protokół Pana, który tutaj jakby firma Partię Dlak, spółka cywilna z Częstochowy, która jakby robiła badania, co tam trzeba zrobić i tak dalej. Na podstawie tego, żeśmy ogłosili ten przetarg, wyceniła to właśnie na taką kwotę. I do tego, żeśmy się przymierzyli. Na razie jest przetarg rozstrzygnięty. Jeszcze przed nami cała procedura. Podpisanie umowy, wykonanie. O Żywołowi chodzi o to, że po prostu te 4 tysiące nie poszło tak jak u nas za billboard, a coś nam, bo pieniądze zostały. Że to rzeczywiście, jak zostały, to niech dostaną, a nie nagle się dowiemy, że coś jeszcze było zrobione. Ale proszę Państwa, wykonuje budżet Pan Wójt i to wszystko, co za te pieniądze zostanie załatwione, to jest do sprawdzenia. Jeśli to będzie niezasadne... Ale to naszej decyzji, bo my dajemy pieniądze na remont, a okaże się, że one pójdą jeszcze na jakieś inne. Ale na podstawie czego tak Pani twierdzi? No Pani sugeruje, że z góry pieniądze pójdą... A co mam? Co mam? Billboard do papieru w zespole szkoły gimnazjalnej. Ale o billboardzie przede wszystkim nie decydował wójt. Pan wójt mnie tak pytał, więc odpowiadam. No ale proszę Panią, zostaną te pieniądze na tym paragrafie i one mają takie przeznaczenie. Te pieniądze nie mogą pójść na billboard, jak Pani sugeruje. Jeżeli będzie taka potrzeba, to my wystąpimy tu na Radę, bo to jest Wasza kompetencja, żeby jeżeli te pieniądze zostaną, żeby te 3 tysiące przeznaczyć na przykład na chodnik. Ale na razie zadanie nie jest wykonane. Proszę, Panie Skarbniku, proszę o kontynuację dalej. Często się tak okazuje, że nie wiem, ktoś się przy okazji remontu parkietu, pobrudzi ściana i tak dalej, i tak dalej. Więc do tego się trzymajmy. Zakup usług pozostałych 10 tysięcy złotych i to jest związane z tymi właśnie wpływami z tytułu korzystania ze środowiska. I te pieniążki zostaną również przeznaczone na ten cel. Mamy tam za każde wycięte drzewo, musimy nasadzić kolejne, to są przycinki drzew. To jest było śmietnisko w Mąkolicach, więc po prostu tych pieniążków musimy dołożyć, bo trzeba te decyzje starostwa o nasadzeniach kontynuować. I tutaj po prostu tych pieniążków było za mało. Dalej mamy, proszę Państwa, zwiększenia z tytułu różnych opłat i składek 43 100 zł. I tutaj dokładnie chodzi o to, że musimy jakby zapłacić ubezpieczenie podwójne. Był przetarg i umowa jest zawarta na cały 2013 rok. Była i teraz na cały 2014 rok. I polisa będzie wystawiona za 2000,
14 rok, ale musimy, żeby, musimy ją zapłacić jakby jeszcze pod grudniem, więc po prostu w tym roku żeśmy zapłacili za 12, tam w styczniu, i teraz musimy zapłacić za 14. W styczniu fizycznie zapłacimy, ale pieniądze w budżecie musimy mieć na jeszcze w roku 13. Dlatego, że to, no tutaj są takie księgowe historie, że to dotyczyło będzie jeszcze roku 13, więc musi po 31 grudnia być zaksięgowana. Więc fizycznie pieniądze poszły raz tam wtedy w styczniu, teraz pójdą znowu w styczniu, ale obciążenie będzie w 13 po prostu roku. Stąd jakby brakło nam planu. Będziemy chcieli na przyszłość jakby nie robić tego od 1 stycznia do 30 grudnia, tylko na przykład od 30 stycznia do 30 stycznia. Wtedy nie będzie tej sytuacji. To głównie dotyczy tam, gdzie mamy w załączniku numer 2 wydatki, paragraf 4430. To jest ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich. To jest ubezpieczenie 801-13 autobusu szkolnego. Czy tutaj na 616 u samej góry sprzętu naszego. I 995 na wodociągach też ubezpieczenie tego ich sprzętu. Jeśli nie ma pytanie, jak dobrze zrozumiałem, to w tym roku płacimy już za 2014 rok. A w styczniu żeśmy płacili, bo... Za 2013 chyba, tak? Pierwszy raz umowa, która obowiązywała po tych zmianach, po tym przetargu, a w tej chwili jest to jakby kontynuacja tej umowy. Tak, bo przetarg jest na 3 lata. Ogłoszony na 3 lata jest zawarta po prostu umowa. No to tak jak się ubezpieczenia prywatnie płacił stary. Mówię, no proszę, znaczy no z tym, że stary rok, znaczy prywatnie, no to nie ma księgowania, no właśnie, wydane i nie ma pieniędzy. Ja chciałam zapytać o te stypendia dla uczniów. Panie skarbnicy, to jest 245 osób, czy rodzin? 245 uczniów. Ja bym jeszcze może poprosiła uczniów. Jednej rodziny. No też o to ty nas zapytała, czy to rodzin, czy to uczniów? Uczniów. Dotyczy około 245 osób, to pewnie uczniów. I ja bym jeszcze może zapytała, bo tak do końca nie rozumiem tych lokat. Pan skarbnik mówi, że mamy około 4 milionów, tak? 3,5 miliona na lokatach. I teraz ja bym chciała zapytać, czy to są, skąd pochodzą te środki? Bo skoro my bierzemy kredyty, a mamy tu 3,5 miliona na lokatach, czy to jest adekwatne do tych opłat z tytułu oprocentowania, do tego, co tam z tych lokat dostaniemy? Takie ciche zabezpieczenie. No nie, no jestem ciekawa, no bo skoro tu się o tym mówi, no to chciałabym wiedzieć. To znaczy, bo tutaj trzeba rozróżnić plan finansowy, który jest na papierze i na papierze żeśmy obliczyli, że wydamy na oświatę tyle na tamto, tyle na inwestycje, tyle i tak dalej, i tak dalej. I tutaj z tych zestawień, z dochodów na papierze i z wydatków, które zostały planowane, wyszło, że nam prawie 2 miliony. I wtedy był kredyt na gminę. I drugą sprawą są fizycznie pieniądze, jakie wpływają do budżetu i z tego tytułu, jakie są płacone rachunki. I dzisiaj, na dzisiejszy dzień sprawa wygląda w ten sposób, że jest 3,5 miliona, ale jeszcze nie mamy zapłaconych rachunków, na przykład dla bujnych w kwocie 1 400 000. Trzeba nauczycielom wypłacić w poniedziałek pensję prawie z ZUS-em 700 000, a już nie przyjdzie na przykład subwencja, bo dopiero przyjdzie w grudniu, ale na styczeń, bez tych pieniędzy nie możemy ruszyć. No i jest całe mnóstwo różnych wydatków, zaangażowań. Także po prostu co trudno jest zrobić idealnie, bo dzisiaj są na przykład do niedawna okazało się, że było 1 000 000 zł na przykład z tytułu sprzedaży działek, a mieliśmy tylko 500 000 na 30 września. Nie? Dzisiaj wpłynęło 150, bo 5 działek zostało sprzedanych. Mamy już sprzedane 8 działek tam.
Na przykład została sprzedana szkoła w Rokrzycach, a więc na przykład za te działki 5 wpłynęło 150, więc mamy 650, a nawet milion, nie? Bo tu mi 350 brakuje. Szkoła w Rokrzycach została sprzedana, 484 tysiące, 50 już płacili, resztę ma działek notarialny, no i powinien być w tym roku, nie? Więc jak te pieniądze wpłyną, one będą, ale na przykład szkoła w Bujnach, gdzie dostaliśmy 400 tysięcy na przykład dotacji z ministerstwa, do dzisiaj nie wiemy, z uwagi na rozliczenia z władzą tyle, nie wiemy, czy te pieniądze wpłyną, także plan stworzyło się, ładnie napisało i tak dalej, natomiast jakby do 31 grudnia tak nie wiemy, jak to się skończy. To jest jakby no, taka górka, która pozwala funkcjonować. Natomiast skutek będzie taki, że jeśli nam zostaną pieniążki, prawdopodobnie zostaną, no to w pierwszej kolejności będziemy mieli na spłatę rat, które przypadają na 2014 rok, a to jest niebagatelna kwota, bo prawie 2 miliony 40 tysięcy plus 430 tysięcy BGK. Także no. Tak to wygląda. Więc mamy papier i na papierze cyfry i rzeczywistość w postaci wpływu i wypływu gotówki. Na dzisiaj jest ta różnica. Bywały dużo lepsze czasy, na przykład w 2008 było to 10 milionów. Była dobra koniunktura. Na papierze pieniądze.